Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sprzedaż pełnego klubu nocnego. No i jak widzicie, mego sprzedaż 1 900 000, mam 360 na 360 paczek. Więc dobra, zaraz go sobie sprzedamy, zobaczymy sobie, ile jest na kasy na czysto. No bo jeszcze będzie do Rottonego, która nie wiem ile wynosi. Oczywiście jest jeden pojazd, jak to zawsze widzicie teraz pojazd, który jest przy pełnym klubie nocnym, taki wielki. Zobaczmy sobie, jaką mamy sprzedaż. No, mamy sprzedaż bardzo krótką. Mam 3 km, aby znaleźć nabywcę, więc zrobimy to w Trymiga. Wylosowało mi fajną, krótką sprzedaż, więc jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Można powiedzieć, że wylosowałem chyba najlepszą z możliwych sprzedaży, więc się bardzo cieszę. Oczywiście klub nocny sprzedaje sobie w sesji dla zaproszonych, a nie w sesji publicznej, dlatego bo gram na PC i nie chcę, żebym jakiś cheater to rozwalił. A jak wiadomo, na PC jest tak, że zwykle jeden, dwóch cheaterów jest na sesji, na tych 30 graczy. Jakbym grał na konsoli, to pewnie bym zaryzykował i spróbowałbym sprzedać to w pełnej sesji publicznej, żeby mieć dodatkową kasę. No ale że gram na PC, wolę nie ryzykować i wolę mieć po prostu pełny zarobek. A nie ukrywam, że fajne jest to, że od roku można sprzedawać w sesji dla zaproszonych, a nie tak jak kiedyś trzeba było mieć publiczną. O, jak widzicie, znalazłem już nabywcę, lecimy sobie do żółtego checkpointa i zobaczymy sobie, jaka będzie kasa. No, teraz już jest ciężarówka dostarczona, jedyne co muszę zrobić, to muszę opuścić teren. No i dobra, jak widzicie, dostałem 1 131 000, czyli wychodzi na to, że do Rottonego wyniosło 100 000. A nie 10%, jak jest przy mniejszych partiach towaru. No więc dobra, to już było wszystko, co miałem Wam do pokazania w tym filmie. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.